Jak pewnie wiecie, na moim głównym kanale Świat wciąga zamieszczam czasami filmy o odkrywcach. Były na przykład filmy o Kuku, Tasmanie i różnych odkrywcach Nowej Zelandii. Pojawił się też Magellan i ogólnie chciałbym kiedyś opowiedzieć o wszystkich głównych odkrywcach. Ale zanim do tego dojdzie, to pewnie dużo wody w Wiśle jeszcze upłynie, a może nawet bardzo dużo wody w Wiśle. Dlatego na tym dodatkowym kanale od czasu do czasu może pojawić się film o jakimś odkrywcy, nie poprzedzony bardzo długim researchem i mocno niedopracowany, tylko po prostu przeczytany z Wikipedii. I tak dzisiaj pierwszy losowy odkrywca, czyli Vasco da Gama, który jako pierwszy dotarł drogą morską z Europy do Indii. Niewiele wiadomo o jego młodości. Według Antonio de Limy Vasco da Gama wywodził się z rodziny szlacheckiej, o której istnieją wzmianki już z 1166 roku. Jednakże męska linia rodu bez białych plam prowadzi tylko do roku 1280, do Alvaro da Gamy, którego potomkiem był ojciec Vasco Estevao da Gama, czy jakkolwiek to imię się czyta. Piastujący funkcję gubernatora miasta Sines i sędziego Serkal. Matka Vasco da Gamy, Izabel Sodr, była Angielką. Vasco był ich trzecim synem. Jako szlachcic oraz syn gubernatora i sędziego, otrzymał staranne wykształcenie w Lizbonie, gdzie spędził młodość. W 1484 roku został żeglarzem. Wiadomo, że między 1484 a 1492 rokiem studiował astronomię i nawigację w Szkole w Eworze. W 1492 dowodził obroną kolonii portugalskiej przed Francuzami na wybrzeżu Gwinei. Na początku XV wieku Szkoła Nawigacji księcia portugalskiego Henryka żeglarza przyczyniła się do poszerzenia wiedzy o wybrzeżu Afryki. W pierwszej połowie lat 60. XV wieku celem stało się okrążenie Afryki od południa i zdobycie dostępu do Indii, które obfitowały w drogocenny pieprz oraz inne bardzo pożądane w Europie przyprawy. W roku 1488 Bartolomeu Dias powrócił z wyprawy do południowego krańca Afryki, który nazwał przylądkiem Bush, a którego nazwę zmieniono potem na przylądek dobrej nadziei i aż do rzeki Fish River w dzisiejszej Republice Południowej Afryki. Podczas gdy wyruszając z Indii, Pedro de Covilio zapuścił się na południe, przemierzając trasę aż do terenów, do których dotarł Dias. Pozostało tylko połączyć te dwie wyprawy w jedną. Zadanie to powierzono ojcu Vasco, Estevao da Gama, który jednak zmarł przed rozpoczęciem przygotowań. Podjęcie wyprawy powierzono wtedy jego synowi Vasco da Gamie. Wyruszył on 8 lipca 1497 roku z Santa Maria de Belem, obecnie dzielnicy Lizbony, nieopodal kaplicy Ermida do Restelo, założonej przez Henryka Żeglarza. W kaplicy tej Vasco da Gama i jego załoga modlili się w noc przed wypłynięciem. Vasco da Gama opuścił Lizbonę, mając pod swymi rozkazami cztery okręty: São Gabriel, São Rafael, Berrio oraz okręt transportowy o nieznanej nazwie. I 160 do 170 ludzi załogi, wśród których było wielu skazańców. Trasa wyprawy wiodła przez Atlantyk koło Wysp Kanaryjskich i Wysp Zielonego Przylądka. Mimo że część drogi do przylądka Dobrej Nadziei była na tamte czasy już dobrze znana, rejs nie należał do łatwych. Vasco musiał radzić sobie z buntami załogi, z gwałtownymi sztormami oraz ze szkorbutem wśród marynarzy. 16 grudnia wyprawa minęła Fish River i kontynuowała żeglugę po wodach nieznanych Europejczykom. W dniu 25 grudnia wybrzeżu, które wówczas mijali, nadano nazwę Natal, co oznacza dosłownie Boże Narodzenie. W styczniu osiągnęli wybrzeże dzisiejszego Mozambiku, kontrolowanego przez Arabów wschodniego wybrzeża Afryki, które stanowiło część sieci handlowej Oceanu Indyjskiego. Będąc tak daleko, Dagama wynajął w Malindi pilota, który poprowadził ekspedycję przez dalszą część drogi do Kalikat, na południowo-zachodnim wybrzeżu Indii. Gwałtowne niekiedy negocjacje z miejscowymi władcami spotkały się z oporem handlowców arabskich. Ostatecznie jednak Dagama zdołał uzyskać niejasną ugodę handlową, lecz zmuszony był odpłynąć bez ostrzeżenia. Po tym jak radża Kalikatu starał się skłonić go do pozostawienia wszystkich towarów jako formy zabezpieczenia. Dagama zatrzymał towary, lecz pozostawił kilku Portugalczyków z poleceniem prowadzenia stacji handlowej. W drodze powrotnej wielu członków załogi zmarło na szkorbut. Do Portugalii dopłynęło tylko 55 osób. Po swoim powrocie do Portugalii we wrześniu 1499 roku, Dagama został szczodrze nagrodzony jako człowiek, któremu udało się sfinalizować plan, którego realizacja zajęła 8 lat. Dagama otrzymał tytuł admirała mórz indyjskich, po czym 12 lutego 1502 roku pożeglował ponownie do Indii na czele floty składającej się z 20 okrętów w celu wyegzekwowania interesów portugalskich oraz zagarnięcia siłą towarów, których nie mógłby nabyć drogą pokojową. Zatrzymany przez Portugalczyków statek z pielgrzymami z Mekki został ograbiony i spalony, a około 380 osób, w tym kobiety i dzieci, zamordowano, zagrabiając dobra o wartości około 22 tysięcy dukatów. Dwa lata wcześniej wysłano Pedro Alvaresa Cabrala, który stwierdził, że załoga faktorii handlowej została wymordowana, spotykając się z oporem kalikatu. Vasco da Gama zaatakował i wymusił okup od wschodnioafrykańskiego portu arabskiego Kilwa Kisiwani, który był zaangażowany w opór przeciw Portugalii. Da Gama prowadził działalność piracką przeciwko arabskim statkom handlowym. Rozgromił flotę Kalikatu, składającą się z około 29 okrętów i ostatecznie podbił to portowe miasto. W zamian za pokój otrzymał cenne koncesje handlowe i olbrzymią ilość łupów, co zapewniło mu wyjątkowe uznanie korony portugalskiej. Po powrocie do Portugalii otrzymał tytuł hrabiego Widigueira i ziemie należące poprzednio do królewskiej rodziny Bragancza. Zdobywszy złowrogą reputację człowieka, który umie naprawić problemy pojawiające się w Indiach, został tam jeszcze raz wysłany w roku 1524 z zamiarem zastąpienia niekompetentnego wicekróla posiadłości portugalskich Eduardo de Menezesa. Lecz zachorował na malarię i zmarł w Wigilię Bożego Narodzenia w Kalikacie. Pochowany został w pierwszym katolickim kościele Indii, kościele św. Franciszka w Cochin. Lecz w roku 1539 jego szczątki przeniesiono do Portugalii i pochowano ponownie w Vidigueira. Aktualnie jego grób znajduje się w klasztorze Hieronimitów w Belem, na zachodnim przedmieściu Lizbony. Dagama, jak nikt inny, po Henryku Żeglarzu. Przyczynił się do sukcesów Portugalii i szybkiego wzrostu jej potęgi kolonialnej. Poza samym faktem pierwszej podróży do Indii, to jego połączenie przebiegłości z polityką oraz z siłą militarną dało Portugalii silną pozycję handlową na Oceanie Indyjskim. Wśród rodaków Vasco da Gama zyskał wielką popularność. Jego czyny opiewali poeci i wędrowni śpiewacy. Portugalska epopeja narodowa Lusiady, autorstwa Luisa de Camois, w dużej mierze dotyczy podróży w Vasco da I tu urywa się główny tekst z Wikipedii. Muszę przyznać, że w tym momencie mam mieszane uczucia co do Vasco da ale mam nadzieję, że jeszcze kiedyś rzucę się w wir researchu o tym człowieku i o portugalskich odkryciach. A tymczasem dajcie mi proszę znać w komentarzach, czy chcecie jeszcze posłuchać czegoś o odkrywcach i przede wszystkim o kim dokładnie.